Porównajmy 2 czwarte i 3 czwarte. Zastanówmy się najpierw, co te ułamki oznaczają. 2 czwarte oznaczają, że mamy jakąś całość podzieloną na 4 równej wielkości części i wzięliśmy z tych 4 dwie części. Na przykład pizza. Dzielimy całą pizzę na 4 równe części i zjadamy z tych 4 dwa kawałki. 3 czwarte. Oznacza, że taka sama całość, np. taka sama pizza, jest podzielona również na cztery równe części, ale tym razem zjadamy z tych czterech trzy kawałki. Na podstawie takiego opisu możemy zastanowić się, który z tych ułamków jest większy, w którym przypadku zjedzono więcej pizzy. Narysujmy dwie pizze, najpierw dwie czwarte. Pizza podzielona jest na cztery równej wielkości części i zjadamy dwie z tych części. Ten zaznaczony obszar reprezentuje 2 czwarte. Dwie części z czterech. W przypadku 3 czwartych całość również jest podzielona na cztery równe części, ale teraz zjadamy 3 z tych części. 1, 2, 3. 3 z 4. Te zakreślone na zielono części reprezentują 3 czwarte. I widać teraz wyraźnie, że 3 czwarte jest większe. Zakreślony na zielono obszar ma większe pole niż niebieski obszar. Ten symbol oznacza mniejsze niż. Szersza część znaku skierowana jest w stronę większej liczby, węższa część znaku skierowana jest w stronę mniejszej liczby. 2 czwarte jest mniejsze niż 3 czwarte. Wszystkie te kawałki są tej samej wielkości, czyli dwa takie kawałki to mniej niż 3 takie kawałki. Rozwiążmy podobne zadanie, ale bez rysunków pomocniczych. Zastanówmy się, co te ułamki oznaczają, i porównajmy je. Określmy, który jest większy, a który mniejszy. W przypadku 5 ósmych mamy całość, która została podzielona na 8 równych części. W przypadku 3 ósmych jest tak samo, również całość podzielona jest na 8 równych części. Ale w przypadku 5 ósmych mamy 5 z tych 8 kawałków, a w przypadku 3 ósmych. 3 kawałki. Wszystkie kawałki są tej samej wielkości, w obydwu przypadkach całość podzielona jest na 8 takich samych kawałków. Tu są ósme i tu są ósme. Ale tutaj mamy 5 takich kawałków, a tutaj 3. Skoro kawałki są tej samej wielkości, to 5 takich kawałków jest większe niż 3 takie kawałki czyli 5 ósmych jest większe niż 3 ósme. Znak większe niż skierowany jest szerszą częścią w stronę większej liczby, czyli w stronę 5 ósmych. Większa liczba tym razem stoi z lewej strony, taki znak to znak większości. 5 ósmych jest większe niż 3 ósme.